Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny od poprzednich filmów, ponieważ nie będę Wam mówił, jak dobrze, ładnie zaprojektować kuchnię czy łazienkę. Nie będę pokazywał testów, ponieważ mam niespodziankę. Jestem w mieszkaniu u Mateusza Wróblewskiego, aktora, prezentera, wokalisty, który zaprosił nas do swojego mieszkania, żeby zobaczyć, jak ładnie, praktycznie i ciekawie je wyremontował. Ale powiedz mi, bo to dla mnie naprawdę zaskakujące. Ty naprawdę sam wyremontowałeś to mieszkanie? Własnymi rękami? Z ręką na sercu przyznaję się sam. Wszystko, co tutaj popełnione, zrobiłem sam. Jest moment elektryki. Wysokich napięć się czasami boję, więc nie ryzykowałem w mieszkaniu, więc elektrykę zrobił mi mój szwagier Mariusz. Korzystałem też z pomocy kolegi Łukasza, który mi na przykład tam przy rurach gdzieś pomagał, gdzieś jak poprowadzić, jak podłączyć, bo to też jakieś były dla mnie newralgiczne punkty, których wolałem ich nie schrzanić pod podłogą na przykład, ale jakby wykonanie tak sam. Reszta wszystko sam. Tak. Płytki, malowanie, cegły. Sufity, cegły, meble. Sam zrobiłem szafę. W łazience, w przedpokoju, barek, podłoga, no wszystko, wszystko. Niesamowite. Postawiłem sobie taki cel i chciałem go dopiąć, mieć tą taką satysfakcję, męską satysfakcję, że własnymi rękami można. Okej, ale to jak zaczynałeś, to miałeś w głowie, co chcesz tu zrobić, jaki ma być styl, jaki charakter, jakie elementy tutaj chcesz dać, czy szedłeś na żywioł? To znaczy tak, wiedziałem, jak bardzo funkcjonalne ma być to mieszkanie. Wiedziałem, że na pewno musi być część przyjemna, sypialna, taka salonowa, biurowa, no i oczywiście kuchnia. Więc przestrzeń była dość ograniczona, bo to jest 31,5 metra, więc zacząłem kombinować sobie, planować, w jaki sposób te elementy połączyć tak, żeby były jak najbardziej funkcjonalne, praktyczne, no i żeby rzeczywiście chciało się tutaj spędzać ten czas przyjemnie. Ale to jest szapoba, bo naprawdę największym wyzwaniem w niewielkich metrażach to jest właśnie to, żeby było praktycznie. Design to jest dużo sprawa gustu, tak? Ale praktycznie musi być, tym bardziej właśnie na niewielkim metrażu, a tu jak zobaczycie, naprawdę jest wszystko przemyślane, zaplanowany każdy centymetr powierzchni. Cieszę się, że słyszę takie słowa od specjalisty, to dla mnie naprawdę. A ja się cieszę, że tu jestem, słuchaj, ale powiedz mi, skąd w ogóle u Ciebie taka wiedza, takie doświadczenie? Wiesz, to jest chyba trochę też z takiej pasji do dekoracji wnętrz, do wyglądu. Oprócz tego, że moją wielką pasją jest aktorstwo i od dawna się tym też zajmuję, ale właśnie bardzo lubię sobie przeglądać różne portale związane z sposobem wykończeń wnętrz, sposobem właśnie aranżacji. I zawsze chciałem też potrafić sam pewne rzeczy zrobić. Oczywiście był jakiś tam też strach przed wykonaniem, ale no... Kto nie próbuje, ten się nie nauczy. Sky is the limit. Ale no, ja rozumiem, strach to jest jedno, ale... Wykonać, słuchajcie, no sam wypłytkował, sam to wszystko pomalował, urządził, zrobił ten barek, no słuchajcie, to naprawdę jest rzadko spotkane. Mam pomysł, ja mam człowieku pomysł. Ten rok jest trudny dla aktorów, dla każdych, dla wokalistów. Tak. Odwołują występy, ja będę swoim agentem. Hopie na rynku remontowym. Powiem ci, to jesteś jest pewny, że ja, się podejmujesz tego? No ja to widzę, że to już z fachowcami jest problem teraz, tylko wiesz, że ja działam najbardziej na rynku śląskim. Ty się musisz trochę gwary nauczyć, nie? Aha, no to... Ja, to hopie, to nie ma tak lekko, ty się musisz tu wejść. Czy ty, synek, wiesz, co to jest corsztok? Corsztok? Nie, ale wiem, co to jest waserwoga. Co jest waserwoga? Co to jest waserwoga? To jest poziomica. Ja, no Marek, synek, ja, Marek, coś to jest miara, taka miara. No dobra, a perlik? Perlik. No. Perlik. Nie wiem, deska. Nie pamiętam. Też można łupno, ale perlik to jest
Młotek, hajer, górnik idzie z Perlikiem na szychta, ja? I tam, no. Perlik to mi się trochę z perliczymi kurami bardziej kojarzy. Ja jestem ze wsi, więc miałem kury, też perlicze, dajmy. No, ale to nie bijemy. Dobra, najważniejsze, bo to Perlik to ten, ale ty wiesz, tutaj halba. Halba to jest coś, połowa czegoś, bo jest halb. Halbę, nie wiem. To jest rytik, najważniejsze, co jest na ten. Musisz na każda szychta wziąć halba. To jest flacha gorzowy. A, no to jak ja mogę o takiej ważnej kwestii w budowlance zapomnieć. No. Najlepiej dwie. Najlepiej dwie halby, tak na początek, nie? Ja, to jest już całkiem gotowy na arbajt u nas. No. Bez tego to nie ma arbajtu. Ja. Okej, ale tak na poważnie to... No i jest problem z fachowcami, bo projektuję po całej Polsce, nie tylko tu w Warszawie, czy na Śląsku. No chyba, że ktoś ma taki talent, no to może sam zrobić sobie mieszkanie. Pokaż nam i powiedz, co chciałeś tu zrobić, dlaczego taki, a nie inny materiał i co dla ciebie było najtrudniejsze w remoncie. Wiesz, najtrudniejsze to właściwie w ogóle zabranie się do pierwszego... Może tak, projekt, jak już znalazłem sobie, wymyśliłem w głowie projekt. Wszystkie rzeczy, które mi się podobają, od dekoracji po meble i rzeczywiście spotkają się z tym, że będą miały to praktyczne zastosowanie. To potem już jak przeszedłem do wykonania, no to ten pierwszy krok właściwie w kładzeniu płytek. Ja nigdy w życiu nie kładłem sam płytek, nigdy. A fugi prościutkie? Fugi prościutkie. Szukałem przede wszystkim sposobu, jak to kłaść, instrukcji do tego, więc wiedzę w internecie znajdowałem, jest bardzo dużo pomocy, więc jak już poszły płytki, położyłem płytki w kuchni, to nabrałem potem już takiej odwagi, mówię, kurde, tak, płytki położone równoleżą, to co ja w łazience nie położę, to tego nie zrobię, tego. I tak naprawdę to była każda drobna rzecz, która wyszła dobrze, bardzo motywowała do tego, żeby iść dalej i nie bać się kolejnych jakichś wyzwań w tej dla mnie zupełnie obcej gdzieś tam sztuce budowlanej. No i tak. Okej, ale to oprowadź nas po mieszkaniu i powiedz, co było dla ciebie ważne, konieczne i takie trudne do zrealizowania, jeżeli chodzi o remont. To znaczy tak, przede wszystkim chciałem, aby oddzielić w jakiś sposób kuchnię od reszty pomieszczenia i w ten sposób od razu pomyślałem o barku, który powstał i chciałem, żeby miał taką też funkcję oddzielającą, ale też i taką praktyczną, czyli żeby było można sobie zjeść, tak, opić się, wypić kufel piwa. Tak. I ten barek się fajnie wkomponował tutaj właśnie z tą tablicą i z tą belką drewnianą tutaj, bo sufit też jest drewniany, więc to znaczy ma imitować drewno. I też właśnie lubię styl loftowy, industrialny, ale chciałem tak trochę pomieszać, nie pójść stricte w jeden bądź w drugi. Stąd też właśnie tu jest ta lampa, czy na przykład rura miedziana w kuchni. Sufit tak samo, prawda? To jest taka imitacja betonu. Dokładnie. To jest imitacja betonu, to jest farba dekoracyjna. Farbą to robiłeś. Tak jest. Mhm. Tak, znalazłem fajną farbę, która dla mnie satysfakcjonująco oddała tą imitację betonu. Mhm. Tam dalej widzimy też są cegły. Cegły, które zawsze ten klimat taki wprowadzają. Taki przytulność, nie? Tak. Atmosfera domowa jest. Dokładnie. Tam jest taki fragment jakby tego muru i on z kolei oddzielił salon, tą część salonową od tej części biurowej, w której też znajduje się szafa. Niełatwo. Wydzielić strefy na 31 metrach, naprawdę, a tobie się udało. Tak? Słuchaj, to potrzeba matką wynalazków. No. Widać elementy właśnie industrialne, loftowe, widać, że ta rura, powiem ci, super efekt. Rura jest w ogóle ciekawym zjawiskiem w tej kuchni, bo chciałem, żeby to była miedziana koniecznie, ale taka rura typowo miedziana jest, przekraczała gdzieś mój budżet. Ale to nie jest miedziana? Nie. Żartujesz. Nie żartuję. Słuchajcie, to jest... Okularów tak... nie mam, wiecie, to dlatego. Słuchajcie, wpadłem na taki pomysł z kolegą Piotrkiem, że ta rura na pewno tutaj będzie, ale trochę inną drogą tu przyjdzie. I wyobraźcie sobie, że ta świecąca miedziana rura, to jest plastikowa, zwykła rura. No zobaczcie to. Którą tutaj widać. Zapomniałem pomalować, ale mamy dowód na to, że jest to, że jest to miedziana rura. Słuchajcie, spray i plastikowa, zwykła rura do okapu świetnie odwzorowuje. Słuchajcie, świetny aktor,
talent do projektowania, do remontów. A, dziękuję. I jeszcze potrafi znaleźć koszty. No kurde, no super człowiek. Nie, naprawdę trzeba czasami zbilansować koszta, to wystarczy Jasne. Troszeczkę poszukać, pokombinować i można w fajny sposób odwzorować to, co byśmy chcieli. A propos pieniędzy. Ja wiem, że dżentelmeni o finansach nie dyskutują, ale powiedz mi, było coś, co zaskoczyło Cię tak pod względem finansowym, że kurde, taka rzecz aż tyle kosztuje, albo no myślałem, że więcej będzie to kosztowało. No na pewno. W ogóle materiały budowlane same są dosyć drogie, ale myślę, że ja zawsze miałem taki cel, aby szukać, na przykład podobają mi się takie płytki, załóżmy. Mm-hmm. I widzę, że w jakichś takich ogólnych sieciówkach te płytki są takiej i takiej ceny, więc ja na przykład próbowałem znaleźć rozwiązanie w internecie, gdzie te ceny można znaleźć dosyć niższe. I tak na przykład płytki do łazienki, plastry miodu, które no w sklepach ogólnodostępnych są dosyć za sztukę, były dosyć wysoko cenione, a w internecie można naprawdę znaleźć, ja naprawdę znalazłem za połowę ceny i jestem usatysfakcjonowany z tego, jak wyglądają i też z jakości. Ale powiedz mi, rozpoczynając cały remont, miałeś jakiś budżet w głowie czy zapisany, tak? I jak? Przekroczyłeś go? No, troszeczkę przekroczyłem. Troszeczkę przekroczyłem. Ale wiem, że na przykład gdybym brał ekipę, prawda, no to usługi budowlane też są na jakimś tam poziomie, więc de facto zaoszczędziłem pieniądze, bo wykonałem całą pracę sam. Więc no wiadomo, no materiały, meble, jakieś akcesoria łazienkowe, to wszystko takie pierwszorzędne rzeczy, które muszą być, bez których no, nie można zrezygnować z lodówki, pralki i tak dalej. Ale to widzisz, sam mówi, że remont i ekipy kosztują. Ty się zastanów, to jednak co, zmienisz fach. Nie? Czy jednak aktorstwo i śpiew na pierwszym miejscu? Powiem tak, aktorstwo, występowanie przed publicznością daje mi największą satysfakcję, zwłaszcza kiedy czuję, że jest ta interakcja między publicznością. To jest największa zapłata za całą artystyczną pracę, ale remontując, każda jakaś drobna rzecz, która wyszła, która tak zobaczyłem, wow, fajnie to wygląda, to naprawdę było tak motywujące i tak satysfakcjonujące, że no nie wiem, czy... Myślę, że moglibyśmy o tym porozmawiać. Pamiętaj, kto twój talent odkrył. Super. A jakie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o aktorstwo? Jakie teraz projekty? No teraz wiadomo, ten czas jest dosyć taki trudny dla każdej branży, zwłaszcza też dla artystycznej. Skończyliśmy kręcić pierwszy sezon Miłości na Zakręcie. Kręciliśmy 7 miesięcy. Skończyliśmy w listopadzie, czekaliśmy na następny sezon, niestety wybuchła pandemia, więc trochę te plany się pokrzyżowały. No ale teraz jakieś drobniejsze role, czy to w Na dobre i na złe, czy w Wojennych dziewczynach, czy też coś tam w Jak miłość. Coś się działo w tym roku, może nie na taką skalę, jaką bym chciał, ale i tak bardzo cieszę się z tego, co w ogóle udało się zrobić w tym roku. No zobaczymy, może przyszły rok będzie lepszy. Na pewno ten rok zapamiętasz też pod innym względem. Tak. A życzę Ci sukcesu, bo no, i aktorem, i fachowcem jesteś świetny. Naprawdę miło słyszeć to z Twoich ust. W ogóle jestem bardzo mile zaskoczony, że Ci się to mieszkanie też podoba. I to. Bardzo. Ja wiesz co, widzę tu naprawdę akcenty industrialne, loftowe. Na małych powierzchniach to naprawdę jest trudno projektantowi nieraz uchwycić, żeby był klimat, żeby było fajnie, ładnie i ciekawie. No i przede wszystkim wykorzystać to, co wspomniałem, wykorzystać każdy centymetr, żeby były wszystkie funkcje zachowane. No a tu mamy kuchnię, tak? Mamy gdzie zjeść, mamy gdzie usiąść, mamy łóżko rozkładane, mamy miejsce, żeby popracować w dzisiejszych czasach home office, tak? To jest... Starałem się właśnie te wszystkie elementy jak najbardziej w tej przestrzeni połączyć. Dlatego też zrobiłem właśnie niewielką przestrzeń biurową, ale biurko odpowiada wymiarom, że wejdzie laptop i spokojnie sobie położymy ręce, żeby też pracować. Jeżeli chodzi o sypialnię, zależało mi na tym, żeby było duże łóżko komfortowe, ale z kolei wstawienie takiego łóżka zabierze dużo przestrzeni. Stąd też łóżko, które jest chowane do ściany. Wspaniałe rozwiązanie, polecam naprawdę i też się pięknie prezentuje. Później na przykład sofa. Sofa ładnie wygląda, ale też w takiej przestrzeni fajnie, żeby ta sofa miała też jakieś praktyczne zastosowanie, czyli mamy gości na przykład i chcemy ich przenocować po imprezie, więc sofa ma funkcję spania i też się fajnie rozkłada łatwo.
O. Tego nasza znajomość się rozpoczęła, bo Mateusz zapytał się mnie, słuchaj, co to jest za sofa na tym projekcie? Gdzie ją można dostać? Tak, gdzie ją można dostać? Tak. No słuchaj, Chesterfield, tu masz link. Tak, naprawdę, super, bo to mi się bardzo podobało, że napisałem do ciebie, zapytałem, a ty ciach odpowiedziałeś, mówię, kurczę, to mi też dodało takiej trochę odwagi, bo wiedziałem, że jak będę miał problem z dostaniem czegoś, czy w ogóle wyszukaniem, to mogę, są takie osoby jak Marek, że mogę napisać i chętnie się swoją wiedzą podzielić. Super. Bardzo ci dziękuję za to, że nas zaprosiłeś, że mogłem z sobą porozmawiać. Naprawdę jestem zachwycony. Świetna, przysympatyczna osoba. Widzieliśmy się dzisiaj pierwszy raz, ale mam nadzieję, naprawdę gorąco w to wierzę, że nie ostatni. Mi jest też bardzo przyjemnie, że chciałeś przyjechać, zobaczyć moje mieszkanie na żywo. I koniecznie. Że, 37 metrów kwadratowych. Nie wiem, by tak chciał. 60. Było mi bardzo przyjemnie, że wziąć udział w twoim programie. Super. Wam również bardzo dziękuję, że zobaczyliście kolejny odcinek. Dziękuję wam za wszystkie poprzednie, bo to, co robicie, komentujecie, dodajecie mi też takiej energii. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli wam się dzisiaj podobało, to liczę na łapkę w górę, na ten przycisk subskrybuj. A na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć. Polecam programy Marka, zwłaszcza jeżeli robicie remonty, potrzebujecie wskazówek. Od najprostszych do najtrudniejszych. Oglądajcie i subskrybujcie. Bardzo miło. Dziękuję. Cześć.